что могу не мувить. Могу не мувить. Поражение солида. Так, так и там скрут, не? Так, не венцы. Не венцы. Cześć, tu jest Maxi, dzisiaj 10 odcinek na moim kanale, a to znaczy, że jak mówiłem i obiecałem, każdy 5 odcinek będzie o jakimś bokserze. I dzisiaj idziemy o Łamaszence. Idziemy, op! Jak widzicie, już jestem ubrany i w tym filmiku nie tylko będę mówił o jego historii, ale pokazał fajne ćwiczenie, które możecie robić i trochę być podobny na Łamaszenkę. To jest aktywny bokser, młody, który już zrobił legendy. Ja myślę, że w historii najlepszą karierę amatorską u niego była. Prawie 400 walk amatorskich, jedna porażka, który stoczył w wieku 19 lat z Albertem Salimem, zawodnikiem z Rosji, to tam taka nawet decyzja była równa walka. Możemy odejść w tą stronę albo w ten. Niektórzy uważają, że wygrał Łamaszenka, niektórzy Albert Salim. Zrobił cykl olimpijski i wygrał wszyscy poważne turnieje, które mógł wygrać. Czyli Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie. Igrzyska Olimpijskie wygrał dwa razy. I w wieku 20 lat dostał najlepszego zawodnika Igrzysk Olimpijskich, Puchar Ovele Borkera. Jak on dostał ten Puchar Ovele Borkera, pojechał później po olimpiadzie na Mistrzostwa Świata, bardzo mu zależało wygrać te Mistrzostwa Świata, bo on nie miał jeszcze na Mistrzostwach Świata złota. I w pierwszych walkach dostał zawodnika z Brazylii. Pierwsza runda przechodziła w równym punktacji. Podkręcił on później tempo i ten Brazylic padał, nie wiem, tam z 10 razy chyba. Sędzia nie wracał uwagi na to. Jak okazało się, że on przegrał tą walkę, jego drużyna złożyła apelację i cofnęli werdykt do tyłu. Bardzo dziwne, bardzo rzadko to zdarza. Jak był juniorem, pojechał w Maroko na Mistrzostwa Świata i zdominował wszystkich przed czasem. Jak jest takie przejście od juniorów do seniorów, dużo osób nie wytrzymują psychicznie, że przełamują ich zawodniki, które jest starsze. Jak zdobył dwa razy złote na Igrzyskach Olimpijskich, stwierdził, że już nie będzie się teraz pokazywał wszystkim, że on jest najlepszy, tylko postanowił, że przychodzi na boks zawodowy. Długo gadał, jeździł, gadał z promotorami, z menedżerami, jak to wyglądało, i on poprosił, przyjechał do Boba Aruma i poprosił od razu na grubo, że chce pierwszą walkę o pas Mistrza Świata. Ale Bob Arum wytłumaczył jemu, że od razu nie możesz mieć walkę o pas Mistrza Świata, bo nie jesteś w żadnych ratingach i może zrobić tylko drugą walkę o pas Mistrza Świata. Pierwszą walkę dostał zawodnika z Meksyku, Jose Ramireza, którego znokautował w czwartej rundzie, ale ojciec mówił, żeby plan był taki, trochę, żeby ta walka potrwała, żeby on wytrzymał, żeby on poczuł boks zawodowy i znokautował w drugiej połowie walki. Drugą walkę, jaką obiecał promoter, dostał o pas Mistrzostwa Świata WBO z zawodnika, tak samo z Meksyku, Orlando Salido. Była kontrowersyjna decyzja sędziów. Niektórzy uważali, że wygrał Łamaszenka, niektórzy Salido. Salido bardzo dobrze podszedł te walki w celu nie sportowym, a żeby wygrać. Dlatego on bił niżej pasa, tam jest taki filmik na YouTube podliczony ponad 40 ciosów niżej pasa. A Łamaszenka jako kozak ani razu nie przysiadł na kulana, żeby pokazać sędzi, że coś się dzieje. Sędzi nie zwracał uwagi na to. Ponadto przed samą walką Salido ważył powyżej 8 kg od swojej wagi. Ale Łamaszenka stwierdził, że pilotuje na to i będzie boksował z nim. Salido wygrał tą walkę, ale jest taka historia, że pas został wakantny, bo on nie zrobił tą wagę. Salido zachował siebie w tej walce niesportowo. Łamaszenka jest mistrzem świata w trzech wagowych kategoriach. On zdobył w trzeciej walce w 57,2, a później przeszedł do 59, a ostatni on z Lenoreusem bił się w 61,2, też został mistrzem świata. I widać, że ten Lenares był w półtora razy większy od niego. Bo w tej wadze 57 już nie ma z kim boksować, dlatego on podchodzi, idzie w wyższe wagi, żeby robić jakieś walki, bo dla kibica to jest też nie za bardzo oglądać, jak on dominuje wszystkich, żeby była jakaś konkurencja. Taka ciekawostka, że zawsze Łamaszenka starszy, jego ojciec, trener, był obok.
A jak on pierwszy raz wyjechał do Stanów, on był zaskoczony. Myślał, że wszystko wie o boksie, a tak naprawdę nie mógł poradzić. Jak wstawał o 4-3 rano, myślał, co robić. Iść na trening, kładzie się spać, jedzenie. Dzwonił od razu i pytał. Mówi, w jego życiu te 3 dni, 4 ile tam był, byli najcięższe w życiu i w karierze. On ma psychologa w swoim sztabie trenerskim, który znajduje się od niego od czasów amatorskich i zawsze jest z nim na treningu, pomaga jego. W 4 walce on boksował z Pierapinio i uszkodził sobie jedną rękę i drugą ręką pokazał, że może wygrać i boksował przez kilka tam rund, zdominował tego przeciwnika jedną ręką. Zobaczcie, bardzo fajny on to robił. My chcę pokazać fajne ćwiczenie, проаналізовуєш, як він боксує, показуєш, як то виглядає з моєї сторони. Як любиш бокс, то субскрибуй мій канал, лапка до гури, зостав коментар. О ким би хотів побачити наступний відчинок у боксері. Ломашенко є дуже технічним і тактичним боксером, робить все як по книжці. Він є від природи праворучний, але отець його приставив на леворучного. І він дуже заходить за ліву ногу противників, як боксує з праворучним. Змінює кут, як всі бачать, збив ту руку. І хоче показати пару ćwiczeń, як то допоможе вам в walce, в спарингу. Зробиш то. Що він робить? Він задає легкі чоси, як в боксі аматорським. Зоставляє часами руку, щоб противник втратив контроль. І в той самий момент заходить за його ліву ногу. Чи, наприклад, біє, зоставляє чоси і заходить за ноги, заходить за плеці. Przychodzi ze strony na stronę. Drugie co chciałem pokazać, on robi też te same lekkie ciosy i po obronie zachodzi za plecy. Tylko jak on to robi? Stawi nogę, czyli jak robi rotację albo unik, stawi nogę i w to samo miejsce przeskakuje drugą. Przy tym wracaj się uwagę, żeby na przykład jak robimy krok prawą, przeskakujemy lewą. І вже тяж уваги на тій лівій ногі. Зобачте. Раз, два, три, оп. Оп, прикладаємо тяж уваги. Пам, 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 оп. Оп. Тяж уваги вже тут. І в той спосіб вже є заладована енергією та ранка, та нога. Czyli w boksie nic innego nie wymyślił, tylko wrócił jego ojciec bardzo uwagę na jakieś elementy stare. Na przykład jakaś damata, trener Mike Tyson też ustawiał jego w ten sam przeskok, tylko zmieniał pozycję, że bardziej był frontalny. A Lomaczenko jak po książce zawsze w swojej pozycji bokserskiej. Jakby rzeczy wykonywać, to od palca w ten unik z krokiem, krok na palce, nie napięte, to szybciej i dynamiczniej będzie ten przeskok. Раз, два, три, на пальці. Оп, прискакуємо. Ліва рука є заладована енергією. Тяжаром ваги. То саме на другому стороні. Раз, два, три, оп, оп. І тут вже тяжар ваги. Ходімо, ще раз. Раз, два, три, оп, оп, пам. Чили від пальців. Часами Ломаченко робить в той спосіб, що підносить ліву руку, опускає праву, щоб спровокувати przeciwnika na atak i wtedy już kontruje szeństwo schodzi na lewą stronę i do środka bije od żeby na przykład lewy prosty swój, czyli tak pam, hop, pam, hop, pam od razu. Jeszcze co on robi cyrkul, czyli takie zejście raz, op, w miejscu, tak? Ale jak on ma mniejszy zasięg, то він є більше атакуючий і входжий до приду. Противники боксують більше на дистанці, а він робить ті прискоки, бо він має дійти. Але має мати дуже швидкі ноги, щоб доходити тими прискоками до приду. Бо як противник напіра, то ще скільки робиш цей циркуль, оп, і вже є щось тут. Оп, прискок тут. А як йдеш до приду і напіраєш, то є масакричне. Можете побачити в його валках, як він дуже біє одну руку там. Потрафить 3-4 часи задати такий щерп, наприклад.
Tak, tam. Jak Roy Jones dużo zadawał, mógł tam z 10 ciosów lewego sierpa zadać. Pokażę wam w parach, jak to można ćwiczyć. Pokażę ci się je w parach z Kamilem. Jak ćwiczyć ten potrójny, podwójny cios. Przypychać tą ręką cios. Że pierwszy zaczynamy tu, drugi tu, trzeci, czwarty, tak? Wtedy wasza ręka będzie przyzwyczajona k seryjnym ciosem. Czyli stajemy na przykład raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To samo i na lewo, na przykład na sierp, tak? Na sierp. Raz, dwa, trzy, cztery, tak. O, po, po. Następne ćwiczenie, które bym chciał pokazać, to legendarne zbicie Lomaczenki. Czyli on dużo robi zbicie i bije w to samo miejsce. Na przykład zbije lewą, bije prawą, tak? Zbije prawą, bije lewą. I co on robi dalej? On zbija, bam, i od razu zachodzi w tą samą stronę. Pokażę wam takie ćwiczenie, które mogliby pracować najpierw bez tego zejścia. Op, tam, bam, bam, tak, spokojnie, podnosisz dalej. Dalej podnosisz, spokojnie, boksujemy, boksujemy. Он мощно бьет на дул, вручище ваги, не на горы. Бьет дул, дул, шука месяца, позже оп-пам, ту, так. Чили, оп-пам, пам-пам. Боксует, оп-пам, пам, пам-пам, зайчим. Шука легкий, оп-оп-пам, пам-пам-пам. Он тон крок робит до пшоду. До входу крок и прискакую в то самое место. И легкие чосы, заставь ренке и заходи за тен. Раз, 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 раз. Раз, 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 оп, оп, там. Дуже еще роби того. Уник подрудых. Уник подрудых до шотки. Pam, pam, op, op, pam, 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 pam. Ostatni raz, który bym chciał pokazać, jak on bije sierp i ktoś się pochyli do przodu, zostawia rękę, obraca się, zachodzi od razu szybkimi, mniejszymi krokami do przodu, za plecy. Czyli raz, op, 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 op. To było wszystko z mojej strony. Bądźcie na bieżąco, Bodak Boxing Call, subskrybuj, zostaw komentarz, kciuk do góry.